Kofeina, tauryna, nieco gazu i duża dawka cukru to skład popularnych napojów energetyzujących, które mają redukować zmęczenie, zwiększać koncentrację i dodawać energii. Spożywane w nadmiarze dodają jeszcze czegoś innego, niebezpiecznych skutków ubocznych, które mają duży wpływ na nasze zdrowie, zwłaszcza u dzieci i młodzieży. 1 stycznia weszła w życie ustawa zakazująca sprzedaży napojów z dodatkiem kofeiny na terenie szkół oraz ich dystrybucji w automatach. W innych miejscach mogą je kupić tylko osoby pełnoletnie. Magda Sincewicz. Wprawdzie o nowych przepisach jest ostatnio głośno, ale przyzwyczajenie się do nich pewnie zajmie trochę czasu. Podszedł klient, młody klient. Poprosiłam o dowód, no niestety nie miał dowodu i był nieco zdruzgotany sytuacją, że nie może tego napoju sobie kupić i wypić. Jak przyznaje sprzedawczyni, młodzież bardzo chętnie przychodziła do jej sklepu, by wyjść z kilkoma puszkami energetyków. Teraz nie będzie to możliwe. Jeśli ktoś sprzeda nieletniemu energetyk, musi liczyć się z karą grzywny. Jestem za. Ja mam wprawdzie młodsze dziecko, ale jestem jak najbardziej za. Uważam, że to są napoje dla dorosłych i trzeba z głową używać. Bo mogą mieć negatywny wpływ nie tylko na naszą głowę i ciśnienie, ale także na serce, wątrobę i nerki. Badania wykazały, że u dzieci pijących takie napoje raz w tygodniu lub częściej występowały bóle głowy, żołądka i problemy ze snem. Im taka osoba dłużej będzie piła, czyli jeżeli zaczniemy je pić właśnie w młodym wieku, tym gorzej. Może się to wiązać przede wszystkim z przewlekłym nadciśnieniem tętniczym, a w skrajnych wypadkach niewydolnością serca czy nawet udaru mózgu, jeżeli będziemy takie energetyki spożywać, załóżmy, przez 20-30 lat. Jeden taki napój działa na organizm tak, jak wypite 2-3 kawy na raz. Lubię. Od czasu do czasu. No, nie jest to niezdrowe, no ale... Trzeba sobie pozwolić czasem. Nie mogą sobie pozwolić na łamanie przepisów nie tylko sprzedawcy, ale także ci, którzy produkują tego typu napoje. Napoje energetyczne powinny być w sposób prawidłowy oznaczone. Powinny mieć napis, że jest to napój energetyczny. Każdej osobie, która sprowadza, która produkuje taki napój bez tego właściwego oznaczenia, grozi kara grzywny nawet 200 tysięcy złotych. Jednak nie o kary tu chodzi, a o zdrowie dzieci i młodzieży.